Konferencja serca. Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Wasz Soul Voice. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć krótko o koherencji serca. Na każdym kroku fizyka kwantowa zdaje się potwierdzać, że to wszystko, o czym mówimy, prosperity, dobre myśli, ma jakiś tam sens. Pewne rzeczy po prostu się dzieją. Doświadczamy ich na co dzień. Więc niepotrzebne nam, szczerze mówiąc, jakieś naukowe dowody. Jednak, kiedy one się pojawiają, to przeżywamy niezwykłą radość. Przestajemy być nawiedzonymi ezoterykami, stajemy się świadomymi praktykami określonej teorii czy technologii. Jednym z ciekawszych tematów jest właśnie koherencja serca. Fizjologicznie, jak już zapewne wiecie, taki stan pojawia się, kiedy przez dłuższy czas nasze serce bije w regularnym rytmie. Taki rytm, można by powiedzieć, monotonny. Greg Barden podaje, że jest to pewna określona norma 0,10 Hz do 0,10 cykli na sekundę. Taki rytm wytwarza bardzo regularną sinusoidę, matematyczny wręcz ideał. A sam stan koherencji jest wyjątkowo korzystny dla naszego zdrowia. Jak myślicie, dlaczego ma to takie znaczenie? Otóż serce jest chyba najbardziej interesującym z naszych organów. Od lat przypisuje mu się niestety drugorzędową rolę, zakładając, że to mózg jest tym najważniejszym szefem całego ciała. Odnosimy do serca wiele naszych emocji, zabarwiamy je romantycznymi historiami i w końcu sprowadzamy do roli tak zwanej pompy tłoczącej krew. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Niezwykłe odkrycia spowodowały, że pod koniec ubiegłego wieku powstał w USA Instytut Matematyki Serca, HeartMath Institute, aby zgłębić naturę tego niesamowitego organu, jakim jest właśnie nasze serducho. Serce ludzkie powstaje w pierwszej kolejności i pierwsze się wykształca, kiedy maleńki płód buduje swoje poszczególne cząstki, kiedy zaczyna bić, co nadal jest niewytłumaczalnym fenomenem. Zaczyna wysyłać impulsy. Wysyła te impulsy właśnie do mózgu, który dopiero wówczas rozpoczyna tworzenie innych organów. Zatem to serce niejako decydujące o ich kształcie i zdrowiu, i to właśnie ono decyduje o tym. Dlatego Twoje serce ma tak potężną moc. Podobnie jest u dorosłego człowieka. To serce energetycznie inspiruje właśnie mózg do określonych działań chemicznych, które wpływają na ciało, skórę i poszczególne narządy. Można zatem powiedzieć, że to serce decyduje o stanie naszego zdrowia. W sensie jak najbardziej fizycznym. Okazuje się, że nasze serce ma najsilniejsze pole energetyczne, 5000 razy silniejsze od pola wytwarzanego przez mózg. I co ciekawsze, obejmuje ono okrągły obszar wychodzący daleko poza nasze ciało. A jego średnica, wyczytałam, że ma nawet około 3 metrów.
Jest to moim zdaniem kolejny czynnik wskazujący, że powstawanie mózgu i myśli w mózgu mocno związane są z naszym ego. Są wtórne w stosunku do naszej prawdziwej istoty, która z intelektem nie ma nic wspólnego i działa w obszarze poza naszymi myślami. Jeśli to serce jest głównym zarządcą, na wszystkich naszych poziomach, to jego odpowiednikiem w wymiarze subtelnym z całą pewnością nie są rozgadane myśli reprezentujące to, co nazywamy psychologiczną osobowością, lecz to, co znajduje się pomiędzy myślami. Kochani, naukowcy również stwierdzili, że stan fizjologicznej koherencji serca tworzy spójne i stabilne pole. I właśnie to pole i jego stabilność jest bardzo korzystne dla naszego zdrowia, ponieważ działa bardzo korzystnie na nasze zdrowie. Przede wszystkim stan ten powoduje wysyłanie zrównoważonych, prawidłowych impulsów do mózgu, który jako tak zwany podwykonawca zajmuje się regulowaniem chemii we wszystkich komórkach ciała. Im dłużej w ciągu dnia jesteśmy w owym stanie koherencji, tym więcej czasu dostaje nasze ciało na wzmocnienie, czyli na wzmocnienie stanu immunologicznego, czyli systemu immunologicznego lub jakiejś rekonwalescencji, którą potrzebuje nasze ciało. Jak wiemy, każda dysharmonia niestety nie jest dobra. Jest nazywana tak zwanym bólem, chorobą czy dolegliwością. Może być uleczalna samoistnie przez nasze ciało. Samouzdrowienie? Co to jest samouzdrowienie? Samouzdrowienie, moi drodzy, to uzdrawianie naszą siłą woli, naszą myślą, naszą chęcią, wszystkim tym, co jest wewnątrz nas, połączone z naszą miłością. I to samo uzdrawianie jest naszą cechą biologiczną. Zapomnieliśmy o nim tylko dlatego, że wyręcza nas farmakologia, a my nie mamy ani odpowiedniej wiedzy, ani też czasu, by wejść w proces uzdrawiania. Myślę też, że w dużym stopniu odczulibyśmy to i odczuwamy to, ponieważ o wiele wygodniej każdemu jest wziąć tabletkę niż medytować. Bo cóż tam jest ta medytacja? Ach, kto ma tam czas na medytowanie? Medytowanie codziennie? Och Boże, co to takiego? To nic tak wielkiego, kochani. Koherencja serca jest właśnie takim narzędziem samouzdrawiania. Naukowcy wymieniają również w tym miejscu mnóstwo części ciała i mnóstwo zdrowotnych aspektów. Ja natomiast ograniczę się do krótkiego i jednoznacznego stwierdzenia. Koherencja serca zapewnia, kochani, zdrowie i zdrowienie wszystkich komórek naszego ciała. Do tego należałoby dodać z całą pewnością paletę korzyści emocjonalnych, ponieważ głęboki stan koherencji powoduje, że czujemy się błogo, że mamy tak zwany błogostan,
szczęście, radość. Płytka koherencja daje nam natomiast poczucie spokoju. To też jest fajne, przyjemne. Oczywiście w takim miłym stanie jesteśmy bardzo serdeczni. Jesteśmy przeserdeczni dla innych ludzi. Tworzymy sympatyczne relacje. Promieniujemy wręcz tą swoją radością, tą radosną osobowością. I otaczamy inne osoby właśnie swoim perfekcyjnym, dobrym nastrojem. I to jest właśnie to. Jak wspomniałam, pole energetyczne serca wychodzi mocno poza nasze ciało. A to oznacza, że nakłada się na pola innych osób, które są nieopodal nas, które znajdują się blisko nas lub również w jakiejś odległości. Dlatego też, kiedy jesteśmy w stanie tego uniesienia, błogości, w stanie koherencji, podnosimy nastroje innych osób. Po prostu samą swoją osobowością, byciem sobą właśnie w tym cudownym stanie, stanie euforii, błogości. Czyż to nie jest wspaniałe? Teraz możecie zapytać, więc w jaki sposób wywołać ten cudowny stan? Praktykując prosperity, czyli pozytywne myślenie i pozytywne emocje. Od lat uważam, że radość i miłość uzdrawiają, bo radość i miłość uzdrawiają. A śmiech? Co to jest śmiech? Ja uważam, że śmiech po prostu leczy. Dlatego lubię się uśmiechać i uśmiecham się codziennie do wszystkich ludzi, których spotykam na ulicy i właśnie tym swoim uśmiechem obdarzam ich tym cudownym nastrojem wewnętrznej euforii, że czasem nawet nie wiem, kiedy już jestem w koherencji, a kiedy z niej wychodzę. W większości dnia mogę być nawet w koherencji, nie zastanawiając się nad tym, bo akurat to jest moja natura. Czucie koherencji w sobie. Coś wspaniałego, coś cudownego, coś, co również może spotkać i Was, jeśli zastanowicie się nad tym, chociaż chwilkę czasami i spróbujecie osiągnąć swoją własną koherencję. Teraz, mam nadzieję, wyjaśniłam Wam to na poziomie fizjologicznym, a zaciekawione osoby odsyłam do artykułu Bruce'a Liptona do biologii molekularnej, który jest specjalistą biologii molekularnej i komórek macierzystych. Łatwo jego znaleźć w internecie, więc z pewnością nie będziecie mieli problemu, ponieważ naukowiec ten zdobył bardzo dużą popularność oraz sławę, popularyzując swoją wiedzę na temat dobrego myślenia, pozytywnego myślenia i wpływu tego myślenia na DNA oraz odżywianie i funkcjonowanie naszych komórek. Chciałabym jeszcze na koniec tej krótkiej wypowiedzi podkreślić, że nawet relaks nie zapewni sercu koherencji. Bycie spokojnym i odprężonym nie wystarczy, aby to zjawisko miało miejsce. Nie łudźmy się zatem, że jeśli uwolnimy się od stresu, to automatycznie wejdziemy w optymalizację stanu uzdrawiania. Nie, tak nie będzie. Żeby tak było, potrzebujemy do tego, jakby to powiedzieć, prawdziwie silnych, pozytywnych emocji. Takich z głębi nas, takich z głębi naszego serca. Takich jak miłość, wdzięczność, radość. To wszystko razem tworzy właśnie ten stan. Te dwie pierwsze jakoś są często faworyzowane i polecane, ale wszystkie razem tworzą właśnie to, co jest potęgą stanu koherencji serca.